2005 roku, jeszcze w okresie rządów SLD, Unia Pracy, już PSL-u wtedy w koalicji nie było, Sejm uchwalił ustawę o programie, programie Inwestycja Świnna Poręba w latach 2006-2010. I wówczas w tej ustawie znalazły się konkretne kwoty, które rząd w ramach budżetu ma zagwarantować na realizację tej inwestycji. W latach 2006, 2007, 2008, 2009 i 2010. Według tej ustawy w bieżącym roku miało nastąpić już zakończenie praktycznie budowy zapory i rozpoczęcie zalewania tego zbiornika. Dla Państwa z Polski wyjaśnię, że zbiornik Świnna Poręba jest położony na terenie powiatu wadowickiego Małopolska Zachodnia i leży między powiatem suskim a powiatem wadowickim. Jest niezwykle istotny dla Małopolski Zachodniej, dla Krakowa z powodów powodziowych, ale i z powodów możliwości zaopatrzenia w wodę pitną, no i sprawy rekreacyjne, rozwoju terenu. I w poszczególnych latach, wracając do tej ustawy, ustawa przewidziała, że w ramach budżetu państwo będzie wydawać na tą inwestycję od 200 do 250 milionów złotych. I co się okazało? Okazało się, że tylko w 2007 roku rząd przeznaczył kwotę zgodną z ustawą. Natomiast w latach 2006, 2008, 2009, a również i na bieżący rok przeznacza się kwoty jak gdyby dowolne. I o ile w tej ustawie zapisano, że na bieżący rok ma być 215 milionów złotych, o tyle w budżecie państwa znalazło się 115 milionów złotych, to ostatnio dowiadujemy się, no zresztą to już jest decyzja podjęta, że w ramach kryzysu i cięć na tą inwestycję przeznaczy rząd w bieżącym roku tylko 46 milionów złotych. Na 215 milionów złotych planowanych przez ustawę. No i w takiej sytuacji, po usłyszeniu tej informacji, stwierdziłem, że nie może być tak, iż Sejm uchwala ustawy, nakładając na rząd określone obowiązki, natomiast rząd w sposób dowolny te ustawy traktuje. Raz traktuje je poważnie, przeważnie traktuje niepoważnie. I w związku z tym, kierując się ustawą o Najwyższej Izbie Kontroli, gdzie jest mowa o tym, że Najwyższa Izba Kontroli może kontrolować wykonanie budżetu, ale może również kontrolować wykonanie ustaw, również kontrolowanie wykonania ustaw. Zwróciłem się do prezesa Najwyższej Izby Kontroli o skontrolowanie tej ustawy pod kątem wydawania przez rząd w poszczególnych latach środków. Bo ja uważam, że jeśli rząd nie ma zamiaru realizować ustawy, to powinien albo tą ustawę znowelizować, albo doprowadzić do tego, że ta ustawa zostanie uchylona. Albo wtedy, jeśli nie ma zamiaru realizować, powinien po prostu odpowiadać przed Trybunałem Stanu. I ponieważ ja jako pojedynczy poseł nie mam możliwości zobowiązania czy proszenia NIK-u o przeprowadzenie tej kontroli, bo to może tylko większe gremium, prosiłem, żeby NIK przeprowadził kontrolę z własnej inicjatywy. Jestem niezwykle ciekaw, jak się zakończy ta sprawa. Nie mam jeszcze odpowiedzi. No jest ta sprawa niezwykle interesująca dla Małopolski Zachodniej. Wzbudziła wielki rezonans w telewizji lokalnej, w gazetach, w mediach, w społeczeństwie i w związku z tym uważam, że to jest jakaś nadzieja. Kończąc, dodam tylko, że ta ustawa jest przewidziana do 2010 roku. Co to oznacza? Że od 2011 roku ta zapora Świnna Poręba realizowana już przez 24 lata może być jeszcze realizowana na przykład przez 10-15 lat. A wydano na tą zaporę już grubo ponad miliard złotych. I w związku z tym jest to sprawa wywołująca niezwykłe zaniepokojenie społeczne, ale również gospodarcze. I stąd mój wniosek właśnie do prezesa Najwyższej Izby Kontroli.